3-osobowy sztab szkoleniowy suwalskich piłkarzy pożegnał się z klubem 30 czerwca. Zarząd klubu długo nie czekał i jak doniesiono na jednym z portali społecznościowych, dokonał wyboru nowego szkoleniowca. Nowym trenerem został suwalski radny, były piłkarz Kamil Lauryn. On sam nie odbierał dzisiaj naszych telefonów. To on podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej wygłosił oświadczenie, w którym poparł decyzję zarządu klubu i uzasadniał potrzebę wspierania lokalnego piłkarskiego zespołu, który wobec braku pieniędzy w zasadzie przestał istnieć. Ponad wszelką wątpliwość, w miniony piątek odbyło się w ratuszu spotkanie w sprawie dalszego losu Wigier. Jak nas poinformował naczelnik Wydziału Promocji Kamil Sznal, radni zgodnie wyrazili wolę dalszego wspierania lokalnej drużyny futbolowej. Jaki będzie wymiar tej pomocy, jeszcze nie wiadomo, ponieważ lokalne prawo, które do czasu wycofania się drużyny z drugoligowych rozgrywek pozwalało na istotne wspieranie sportowców, teraz już tego nie umożliwia. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że tak wysokie nakłady jak do tej pory raczej nie wchodzą w grę. Ponieważ dzisiaj nie udało się nam skontaktować z zarządem klubu, nie możemy realnie określić potrzeb piłkarzy. Wiele wskazuje na to, że nowa drużyna zostanie oparta wreszcie na lokalnych zawodnikach, ale na potwierdzenie tej informacji jeszcze będziemy musieli poczekać.